Policja z Katowic zatrzymała mężczyznę, który dziś rano wstrzymał ruch pociągów w centrum aglomeracji i spowodował, że konieczna była ewakuacja jednego z największych dworców w kraju. 20-latek z Torunia zawiadomił służby, że w budynku katowickiego dworca znajduje się bomba. Alarm okazał się fałszywy, ale konsekwencje będą dla niego jak najbardziej prawdziwe. Najbliższe lata może spędzić za kratkami. Ruch pociągów został przed południem przywrócony. Przez blisko 2 godziny trwał paraliż na katowickim dworcu. Funkcjonariusze policji przy wsparciu grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz psów tropiących przeczesywali teren dworca, z którego ewakuowano 1000 osób. Chwilę przed południem służby zatrzymały młodego mężczyznę, a jego telefon został zabezpieczony. Na numer 112 zadzwonił nieznany mężczyzna, który poinformował, że podłożył ładunek wybuchowy. Tam natychmiast zostały skierowane służby. Zarządca obiektu zarządził ewakuację pasażerów, zamknął dworzec. Wstrzymany został również ruch pociągów. Spowodowało to ogromne utrudnienia w komunikacji nie tylko w Katowicach, ale na terenie całego Śląska. Poranne utrudnienia w związku z fałszywym alarmem bombowym zakończyły się około godziny 13:00. Jak jednak przekazał rzecznik prasowy Kolei Śląskich, kilkunastominutowe opóźnienia mogą być odczuwalne przez pasażerów i jeszcze później. Łącznie Koleje Śląskie musiały odwołać całe połączenia 10 pociągów oraz inne połączenia wyłącznie częściowo. Z perspektywy Kolei Śląskich dyspozytor dostaje informację i on decyduje o zatrzymaniu tych pociągów wcześniej, no i kieruje tym ruchem. Przykład relacja z Wardoń-Katowice, ze stacji w Brynowie ten pociąg po prostu wracał do Zwardonia, czyli utrzymany został ruch. Natomiast na tych odcinkach, gdzie nie było możliwości utrzymania tego ruchu, była wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa i co ważne, te bilety Kolei Śląskich były również honorowane w pojazdach ZTM. I jeszcze w czwartek z 20-latkiem przeprowadzano czynności procesowe. Zatrzymanemu mieszkańcowi Torunia za niefortunny żart grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat.